Kulisy manipulacji, witamy po przerwie, a ja przypominam Państwu, że Państwa i naszymi gośćmi są dzisiaj Adam Borowski i Jacek Liźniewicz. Dzień dobry. Co Senderus z Krzyżaków ma wspólnego z Grzegorzem Schetyną? O tym będzie za chwilkę, a na razie jeszcze o tym, jak na zapowiedź, że jednak z tym wiekiem emerytalnym to był błąd straszny, co powiedział Grzegorz Schetyna, zareagowali wspierające Platformę publicyści. Poprosimy o planszę. Leszek Kostrzewski z Gazety Wyborczej pisze tak. Grzegorz Schetyna przyznał, że koalicja PO-PSL, podwyższając wiek emerytalny, popełniła błąd. Oczywiście ma na myśli polityczne konsekwencje tej decyzji. Podwyższenie wieku było bowiem jednym z powodów przegranych przez PO wyborów w 2015 roku. I tutaj błędy się w zasadzie kończą. Czyli publicysta prorządowy z czasów rządów Platformy Obywatelskiej przyznaje, że to był błąd, ale tylko ze względu na wybory. Nie, tylko że to jedyny błąd był, jak rozumiem też. Ale to błąd po stronie tych ludzi, co to nie głosowała dalej na Platformę. To no oni chyba popełnili błąd. Tak, i tutaj... A ciekaw jestem, czy pozwalanie na grabież VAT-owską to też był błąd, czy raczej nie, czy to był sukces. Po stronie sukcesów w analizie słów. Z tego co wiem, to jest interpretacja jest inna, bo po prostu czasami są takie lata przychodzą i to jest taki naturalny cykl gospodarczy, że można po prostu, nie, że po prostu ten część tego VAT-u ginie. Gdzieś to wycieka, prawda, wycieka. Po prostu się nie, narracja póki co Platformy, znaczy tych rządzących wtedy jest taka, że tam nie było żadnego błędu. Że to nieprawda, że wyciekły te pieniądze. To przecież bez przerwy to słyszę. W zeznaniach Tuska i w zeznaniach Rostowskiego jasno oni stawali na stanowisku, że nie było żadnego błędu, że to po prostu tak jest. W Europie tak było, w Europie kradli. To i u nas też tak się zdarzało. Od razu po prostu się rozpływało. No tak, ale co nie było wyciekało. Co nie było błędem z czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u? Na przykład zbliżenie z Rosją, oczekiwanie, że Rosja zbliży się z Europą, z Zachodem, już jej się nie opłaca prowadzić tej polityki imperialnej, że właściwie, jak mówił Radosław Sikorski, kiedyś Rosja będzie w NATO i że my musimy w tym procesie zbliżenia Rosji z Europą partycypować, uczestniczyć, może być jego inicjatorem. To też nie było błędem. Tak jest. No tak, Radosław Sikorski myśli, że będzie żył może za 300 lat, prawda? Że Rosja będzie w NATO, bo przecież ja sobie nie myślę, że 3000, co jest jednak zbyt optymistyczne. Ja rozumiem, że pakiet klimatyczny też nie był błędem podpisany z Unią Europejską. Ale przyjęcie migrantów, jak rozumiem, też nie było błędem. Nie byłoby błędem. Bo błąd jest, bo nie przyjęliśmy tak zwanych uchodźców. To błąd jest. Więc takich serii takich myślę, że błędów nie było. Ale szanowni państwo, na antenie zresztą Telewizji Republika, pewna posłanka Platformy Obywatelskiej odniosła się do słów Grzegorza Schetyny, który właśnie mówił o tym, że to był błąd, to podwyższenie i ona je wytłumaczyła. I powiedziała, że samo podwyższenie błędem nie było, tylko styl, w jakim to przeprowadzono, to był błąd. I to miał przewodniczący Schetyna na myśli. Więc chodziło tylko o styl, a nie o... Styl podwyższenia. Jakby w innym stylu podwyższał, to byłoby tacy. No, pogładził po głowie emeryta, powiedział, nie emeryta, walsko pyta, czy to drogi emerycie, przepraszamy cię, ale rozumiesz, sam musisz się poświęcić dla nowych pokoleń. Emeryt by pokiwał głową i wtedy to byłby dobry styl. Do pań po 60 powinien podejść, proszę pani, niech pani znajdzie sobie lżejszą pracę. Dobra, o obietnicach Grzegorza Schetyny zlewa Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Poprosimy o planszę. No i ten groch z kapustą, można powiedzieć, tak Michał Sutowski skomentował. Czy tekst się nazywał Sześciopak Schetyny za Bóg zapłać? O, jest element pobożny po stronie Krytyki Politycznej, to z radością odnotowujemy. Czy można obiecać utrzymanie dotychczasowych transferów socjalnych, obniżkę podatków i składek, solidną dopłatę do niskich wynagrodzeń, zwiększenie budżetowej poduszki bezpieczeństwa na czas gorszej koniunktury i skokową poprawę jakości usług publicznych? Jednocześnie ideologicznie ten nowy socjalliberalizm PO-KO może i jakoś trzyma się kupy i nawet odpowiada na przesunięcie nastrojów i aspiracji społecznych. Za to w tabelkach winien i ma nie skleja się ni cholery. Obiecałem państwu Sanderusa, to był taki handlarz
odpustów i różnych innych cudów z filmu Krzyżacy. Ten Sanderus to nawet z fizjonomii. Sami zresztą państwo zobaczą ten szelmowski uśmiech. Kogo przypomina expose, które mogłoby być na tym forum pogrobowym Platformy Obywatelskiej. Posłuchajmy pana przewodniczącego Sanderusa. Skąd jesteś? Spod pruskich panów, z Malborka. Ależ chyba nie Niemiec, skoro tak dobrze mówisz naszą mową. Jak cię zwą? Jestem Niemiec. Wołają mnie Sanderus, a urodziłem się w Toruniu. Tam wszyscy tak mówią. Nawet bracia zakonni waszą mowę rozumieją. Mam różne odpusty całkowite i na 500 lat, i na 300, i tańsze, żeby i ubodzy ludzie mogli sobie kupić i skrócić męki czyśćcowe. Mam przeto odpusty za grzechy przeszłe. I za przyszłe? Nie myślcie, że pieniądze, które dostaję, chowam dla siebie. Nie. Mnie wystarczy kawałek czarnego chleba i łyk czystej wody. Mam przeto kopytko z osiołka, którym święta familia uciekała do Egiptu. Mam pióro ze skrzydeł archanioła Gabriela, które zgubił w czasie zwiastowania. Mam olej, w którym poganie smażyli świętego Jana. Szczebel z drabiny, która się śniła Jakubowi i... I ampułkę wiatru wiejącego kiedyś w stajence betlejemskiej. Podobne tak, czy niepodobne? Podobne i tak nawet jak, mówił, to tak jak Grzegorz Schetyna, tak tą głową tak ma. Ale też widać, że mówi, że pracuje dla idei, niczego nie oczekuje. Ale też, że jest coś i dla biednych, i dla bogatych też. Biedni też mogą parę lat sobie kupić za pomocą tego. Znaczy, czyli... no nie jest kupić, tylko skrócić. No właśnie, tak. No, kupić skrócenie, można powiedzieć w ten sposób. Dobra, o PSL-u była mowa, wyborcza.pl ma głos. Łukasz Rogojsz, wiele razy już dzisiaj cytowany. Jeśli PSL nie dostanie się jesienią do parlamentu, będziemy mogli mówić o początku końca ruchu ludowego z ponad 125-letnią tradycją. Mimo ogromnego ryzyka ludowcy wystartują jednak samodzielnie. No to tego przemilczeć nie można. 125 lat tradycji ruchu ludowego, tego samego od czasów Witosa Wspaniałego, naszego ruchu ludowego, skradzione sztandary PSL. Fragment takiego filmu, dokumentu telewizji Trwam strasznie dobra robota. Posłuchajcie państwo. Przyszły nowe siły ze wschodu, które zaczęły wprowadzać nowe porządki. Armia Czerwona. W Polsce w onym czasie powstał olbrzymi ruch niepodległościowy, na czele którego stanął PSL. Był jako jedyna organizacja polityczna olbrzymia, która zgromadziła, jak wiemy, prawda, kilkaset tysięcy członków. Przed komunizmem to był strasznie duży ruch ludowy. W każdej wiosce było ludzi, prawie połowa w każdej gminie. Powstał ruch ludowy, ale komunistyczny. Pod naszą nazwą. To było już fałszywe stronnictwo ludowe. I to stronnictwo, które jeszcze jest obecne, to ono używa znak naszego ruchu ludowego. To była sekcja wiejska dla PPR-u. To nie był ruch ludowy. Przez więzienia, jak były te wybory, przeszło 100 tysięcy ludzi naszych. Zamordowano kilkaset osób, prawda, co nam znane jest. Oni się podszyli pod nasz sztandar i do dziś dnia fałszują. Oni przywołują pamięć już ponad stuletnią, ale z tej pamięci ponad stuletniej no, na pewno 40 lat trzeba wyjąć i po prostu potraktować jako lata wstydu i hańby. Dlatego, że współrządziła ta partia wspólnie z PZPR-em pod dyktando obcego mocarstwa, jakim był Związek Radziecki. Wy nie wiecie, jak daleko oni są. A, nie, na proszę, dlatego trzeba ich łyżka wiecie. No już. Bo tego nie zrobimy, bo to mamy duży pasek. Słuchajcie, bo jak nie przejdzie, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. To liczmy głosy. Dobrze.
No i tacy to przedstawiciele ruchu ludowego, 125-letniego według redaktora Rogojsza. Nie, ale to trzeba jeszcze przypomnieć, bo nasi telewizorowie z pewnością tego nie pamiętają, że działacze ludowi z panem Romanem Bartoszczem na czele no dali się niejako, powiem wprost, no kupić, bo ZSL, komunistyczna struktura, komunistyczna partia, miała struktury, miała budynki, miała środki do prowadzenia działalności partyjnej. Wiadomo, że działalność partyjna dużo kosztuje. A oni mieli ten potencjał, który odziedziczyli po komunizmie. Dali się kupić, nie rozumiejąc tego, i weszli w strukturę, nie rozumiejąc tego, że zaraz potem, to minęło 2 lata, prawda, i natychmiast działacze komunistyczni odsunęli ich do władzy, zatrzymując sztandar PSL-u, prawda, nazwę PSL-u. Wyrzucili z niczym. Zostali z niczym. Roman Bartoszczy został usunięty z partii. Potem by założył partię Ojcowizna, natomiast pozostali się wycofali, a tylko jeden bąk prowadził taką partyjkę PSL Mikołajczykowskie, prawda? Rzeczywiście w materiale wypowiadał się poseł Dariusz Bąk, rodzina Henryka Bąka, obecnie w Prawie i Sprawiedliwości, więc gdzie szukać ruchu ludowego, to państwo doskonale wiedzą. No PSL jest po prostu ZSL-em i tak było i jest obecnie. No to jeszcze na koniec Bogdan Zdrojewski optymistycznie o tym, co nas czeka w najbliższym czasie. Poprosimy o planszę. Działacze i aktywni sympatycy PO są zdemotywowani, zdemobilizowani, nie bardzo wierzą w finalny sukces. To katastrofa. Wybory do Parlamentu Europejskiego miały dać wiatr w żagle, a tu połamane maszty. Tak Bogdan Zdrojewski o tym, co nas czeka, optymistycznie. No, prawda jest taka, że o ile można się było jeszcze zastanawiać, czy opozycja ma jakiś plan B na wybory na jesień, tak teraz widać, że niestety tego planu nie ma. Wszystkie siły zostały rzucone na wybory do Parlamentu Europejskiego, które zostały przegrane, więc teraz to jest chyba... No jeszcze będzie nowy film Sekielskiego. Minimalizowanie strat w tym momencie. Powtórka pomysłów z poprzednich kampanii wygląda, tak? Tak, no wybory... Znaczy, to jednocześnie pokazuje, jak ważne były te wybory. Dlaczego Jarosław Kaczyński, szef partii rządzącej, rzucił na front naprawdę dobre siły, prawda? Mnóstwo polityków zasłużonych, doświadczonych, po to, żeby ten wynik uzyskać jak najlepszy, bo to powoduje, że coś w rodzaju kuli śniegowej, prawda? Że oni są zdemotywowani. A do tego jest, skoro musieli tak dużo oddać SLD miejsc biorących, to tacy działacze jak Bogdan Zdrojewski po prostu wypadli. I nie dziwi się jego frustracji, bo myślę, że poza tym, że on teraz może powiedzieć prawdę takim trzeźwym osądem, prawda? Bo to, że on... powiedzmy sobie tak, prawdę to on mógł zawsze powiedzieć. Mógł, tylko nie chciał, prawda? Bo miał nadzieję na to... To się nie opłacało. To mu się nie opłacało, tak. Adam Borowski i Jacek Liźniewicz byli dzisiaj w kulisach manipulacji. Polecamy. Dziękujemy. Na YouTubie Skradzione sztandary PSL-u. Była też książka Skradzione sztandary PPS. To jest istota, najważniejsza sprawa w Polsce po 1989 roku. Zawłaszczenie tradycji lewicowej PPS-owskiej, czy zawłaszczenie tradycji ludowej przez wulgarną postkomunę przy udziale mediów przebierającą się w inne szaty. Zapraszamy na kolejne programy. Do zobaczenia.